Empress of Australia, 2 sierpnia 1930 roku. Proszę mnie wziąć pod rękę, potem wszystko pani wyjaśnię. Proszę. Świat jest naprawdę bardzo mały. Williams? Pan wie wszystko, więc z pewnością może mi powiedzieć, kim jest tych dwoje, którzy wyglądają jak z filmu Franka Capry. Jeśli pan mi nie powie, uszczypnę pana w ramię do krwi. Nie ma potrzeby. On jest inżynierem, wysiada w Singapurze. Ona płynie aż do Sydney, jest modelką. Zdarza się pani tańczyć na czczo? Po szalonej nocy w palarni opium, ale nie przy takiej muzyce. Nazwiemy to zakazanym tangiem. Chce pani, żebyśmy poszli i utopili nasze wspomnienia? W morzu? Na razie w barze. Wydaje mi się, że spotkałam ją u pani Rouaillet rok lub dwa lata temu. Może trzy. Mam nadzieję, że alkohol rozwiąże pani język. Na dworcu obiecała mi pani wyjaśnienie. Nie lubi pan tajemnic? Koktajl? Szampana. Marianne Basle w filmie Naznaczona, część pierwsza. W pozostałych rolach. Reżyseria. Paryż, lipiec 1931 roku. To suknia, którą pożyczyła mi panna Jeanne. Podrapałeś mnie. Spójrz, jak wyglądam. Jesteś piękny. Mój królewski kot. Mam tylko ciebie, a ty tylko mnie. Pogódźmy się. Już jestem spóźniona i to bardzo. Montparnasse 31. Montparnasse 31.
To wszystko? Nie, Lordzie Whitney. Jest jeszcze nostalgia. Panno Jeanne, czekamy na nostalgię. Co to za facet? Anglik, lord. Ten pokaz jest tylko dla niego? To kuzyn Jerzego V. Gdzie jego żona? Wstydzi się jej? Nie czytasz magazynów? Tylko horoskopy. Kupuje suknię dla żony, która podobno jest w sanatorium. To się nazywa klasa. Otwarty rachunek u Schiaparellego, u Chanel, u Rocha, a na każdym pokazie sam wymienia żonie garderobę. To moje pończochy. Przykro mi, byłam spóźniona, a nie znalazłam swoich. Chantal? Zapłacisz 10 franków kary. Drugie spóźnienie w ciągu 2 tygodni. Te rękawiczki nie były przewidziane do nostalgii, tylko do wieczoru na Capri. Jego wysokość chce jeszcze raz zobaczyć nostalgię. Chwileczkę, wasza wysokość. Nostalgia. Tę też biorę. Dziękuję pani. Czemu ta kobieta ma takie poważne spojrzenie? Powiedziałbym, smutne. Nie wiem, wasza wysokość. Ale to szlachetnie, że pan to zauważył. Nie stać mnie. Rób tak jak inne. Choć masz zbyt wiele dumy. Jesteś zwykłą złodziejką. Powtórz. Z kwiatami, jeśli zechcesz. Jesteś złodziejką. Nie jestem. Być może. Ale jesteś bez pracy. Natychmiast przyjdź do mojego biura. Chantal? Nie wiem, co powiedzieć, więc nic nie mów. Nie powinnam była się czepiać. I tak miałam już tego dość. Co teraz zrobisz? Pójdę gdzie indziej, ale mama Royer się postara, żeby mnie nie przyjęli. Mogę wrócić do Folie Pigalle. Lepiej nie. Jeśli mogę ci jakoś pomóc. Na początek zdobycz wojenna. Zabrałam jezioro d'Anguien. Ona może nasłać na ciebie gliny. Przynajmniej będę miała gdzie spać. To hotel. Jeszcze krwawi. Masz rację, że się bronisz. Ja też powinnam drapać. Oczarowała pani Rockefellera? Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Kiedy ktoś przysyła kwiaty, często z niezbyt miłego powodu. Niech pan weźmie tamto pudło z suknią i zaniesie do pani Royer. To była pożyczka? To był błąd. Zaniosę ją około 11, kiedy będę robił zakupy. Coś takiego. Panie Maurice? Proszę mi oddać suknię. Panna Prévost. Przyszła pani. Zaczynałem już wątpić. Szampana? Antoine? Jezioro d'Anguien. Poznał ją pan? Kupiłem taką samą dla Lady Whitney.
Kiedy wasza wysokość zadzwoni, podam kolację. Wszyscy muszą tak do pana mówić? Z pewnością nie, pani. Antoine lubi etykietę, ale jestem tylko lordem. Z czasem się pan przyzwyczaił. Słucham? Jest pani głodna? Bardzo. Nie jadłam dziś obiadu. Często nie jem również kolacji. Zjemy tutaj? Tak. Mogę poprosić o inny salon, jeśli ten się pani nie podoba. Tu czy gdzie indziej? Salon, kwiaty, szampan dla dziewczyny z sierocińca, na dodatek bez pracy. Wiem. Powiedział pan sobie, wystarczy sięgnąć. Niech pani przestanie. Jestem taka jak inne. Czasem marzę, że mam własny dom, męża, dzieci. Ale jestem modelką i mam luksusowe zachcianki. Kiedy się zaczynało od zera, miło jest mieć świadomość, że nagle można uzyskać wszystko. Tylko nie mam ochoty na to, żeby ktoś się mnie wstydził. Więc, wasza wysokość, moja odpowiedź brzmi nie. Podawać, wasza wysokość? Przeniesiemy się do dużej sali, do ulubionego stolika Cecil Sorel. Chciałbym, żeby zwróciła pani tę suknię. Dlatego, że ją kradłam? Nie. Ale pójdziemy do pani Rocha. To bardziej w pani stylu. Dzień dobry. Podobno panienka nas opuszcza. Wrócę jako klientka. Miło, że pani przyszła. Jesteś niemożliwa jak zawsze. Jeśli chcesz nam coś powiedzieć, możesz przyjść do biura, prawda, Jean? Jednak przybiegłyście. To dowód, że już wiecie. O czym? Chyba ten samochód coś pani mówi. Zamierzała pani przysłać Arturowi rachunek za jezioro d'Anguien? Skończmy tę komedię. Powiedziałyśmy już sobie wszystko. Mam nadzieję, że Lord Whitney nie wyobraża sobie, że... Jego wysokość niczego sobie nie wyobraża, tylko mnie pyta. Do pani Rocha. Proszę mi przysłać zaproszenie na pokaz nowej kolekcji. Oczywiście. Ktoś cię o coś pytał? Arturze? Artur? Czekałem na ciebie. Wyjaśnij mi to, albo powiedz, żeś nie. Nie ma czego wyjaśniać. Może tylko to, dlaczego ten pokój jest pusty. Ponieważ pragnę, żebyś wszystko wybrała sama. Meble, ryciny, tkaniny, kolory. Wszystko. A salon? Nie znam twojego gustu, więc wyobraziłem sobie, co najlepiej do ciebie pasuje. Ale możemy wszystko zmienić. Byłeś pewien, że się zgodzę? Pragnąłem tego z całego serca, ale powiedz nie i cię zostawię. Oczywiście z kluczami. Wtedy w restauracji musiałam ci się wydać koszmarna. Luksusowe zachcianki, kochanek, który by się mnie nie wstydził. To ja powinnam się zaczerwienić. Spróbuj. Daj rękę, wasza wysokość. Arturze, chodź do mnie.
Nie jechałeś aż tutaj, żeby ode mnie uciekać. Jestem pewna, że bardzo chcesz mi o niej opowiedzieć. Zapomniałeś o naszej umowie? Żadnych kłamstw ani ukrywania. Czyżbyś się bał mi powiedzieć, jak bardzo jest ładna? Istotnie, jest bardzo ładna i pełna życia. Jestem niezręczny. Gdyby nie twoja choroba, pobraliśmy się bez miłości, prawie się nie znając. Tylko dlatego, że to odpowiadało naszym rodzinom. Nie ożeniłbym się z tobą, gdybyś nie była dla mnie kimś więcej niż tylko osobą z tej samej sfery. To kwestia honoru. Niestety jestem skazana na życie u podnóża tych gór, pomiędzy łóżkiem a fotelem. Irytuję cię, sam o tym wiesz. Faktycznie poczułam w sercu lekkie ukłucie, kiedy się dowiedziałam, że to ona prezentowała suknie, które dla mnie wybrałeś. To się więcej nie powtórzy. Chcesz ją oglądać już tylko nago? Przepraszam. Powiedziałam, przepraszam. Pozostaw mi przynajmniej prawo do żartów. Anno, jesteś niesamowita. Dlaczego? Bo nie czuję ani goryczy, ani zazdrości. Wracaj szybko do Paryża. Tutaj się będziesz nudził. Śmiertelnie. Bądź ostrożny. Arturze? Zabraniam ci mieć poczucie winy. Nie ma wątpliwości, będzie pani miała dziecko. Wyobrażam sobie, jak Lord Whitney się ucieszy. Jest pan pewien? Na 100%. Miejmy nadzieję, że to będzie chłopiec.
Może mi pan podać suknię? Dzień dobry. Słyszała pani o pannie Prevo? To panna Prince, moja sekretarka. Dzień dobry pani. Umówiliśmy się, że nigdy tu nie przyjdziesz. Przypuszczam, że masz ważny powód. Spodziewam się dziecka. Wystarczy? Wracam od doktora Petit. Mówił mi o twoim nazwisku, rodzinie. Ja nie mam rodziny. Nie wiem, czym jest dziecko. Nie chcę go. Dlaczego? Co ja w życiu miałam? Sierociniec, nędzne jedzenie. Chcę żyć. Dopiero zaczynałam się bawić. Dziecko jest zabawne. Ty tak mówisz. Pomyślisz, że jestem potworem, ale nie zniosę, żeby rosło w moim brzuchu. Ani żeby popsuło ci urodę, prawda? Decyzję pozostawiam tobie. Wiążąc się ze mną, wzięłaś na siebie pewną odpowiedzialność. Jeśli nie chcesz tego dziecka, radź sobie sama. Zaraz się panią zajmę. Zobaczysz, wszystko będzie dobrze. Nie rób takiej miny. U mnie trwało to po 10 minut. Na dentalala. Do tego niepełnoletnia. Kiedy pomyślę, na jakie ryzyko się narażam. Chodzi o panią? Długo to już trwa? 4 tygodnie, może 5. Tylko umyję ręce. U mnie nie można narzekać na brak higieny. Chantal, dokąd idziesz? Chantal, wracaj. Dobry wieczór, Chantal. Dobry wieczór. Późno już. 9. Byłam z Lucien. Śmiała się ze mnie. Powiedziała, że przez całe życie będę za to drogo płaciła. Myślę, że niezbyt dobrze to zrozumiała. Co? To, że postanowiłam zatrzymać twoje dziecko. Swoje dziecko. Powtórz to. Swoje dziecko. Mogę cię o coś prosić? Możesz mnie prosić o wszystko. Przestań. Słucham. Zrobię się gruba i brzydka. Czy mogę zamieszkać w twojej posiadłości, dopóki dziecko się nie urodzi? Teraz chyba mam ochotę ją poznać. Nie bądź śmieszna. Nie chciała tego dziecka. To była jej pierwsza reakcja. Jest bardzo młoda. Wiem. Co sprawiło, że zmieniła zdanie? Oczywiście obawa, że cię straci. Że znów będzie w nędzy, na ulicy. Do czego zmierzasz? To twoje dziecko. Będzie nosić twoje nazwisko. Przedłuży twój ród. Ma być synem dziewczyny z sierocińca bez żadnego nazwiska? To ona ma go w brzuchu. Jeśli nie chcesz, żebym pomyślała, że się w niej zakochałeś, posłuchaj mnie. Oh no.
Nie biegnij. Albert uczy nas pracy w ogrodzie. Jestem szczęśliwa i mam ochotę biegać. Uważasz, że to rozsądne? Mam to w nosie. Nie wiem, co mi się stało, ale myślę, że wolę pracę w ogrodzie od tanga. Jak ona się czuje? Ani lepiej, ani gorzej. Będzie wzruszona, że o nią pytasz. To twoja żona. Dotknij. Rośnie. Powiedziała, żebym ci coś ofiarował. Co? 50 tysięcy funtów. Ile to na nasze pieniądze? Około 50 milionów. Co mam za to zrobić? Uważasz mnie za idiotkę? Ona chce kupić moje dziecko? Masz szczęście, przy tobie złagodniałam. Pół roku temu rzuciłabym ci je w twarz. Byłem pewien, że tak zareagujesz. Chodź. Jesteś potworem. A ty jesteś piękna. Podziwiam cię. Szanuję. Chyba cię kocham. Niech pani spokojnie oddycha. Bardzo spokojnie i głęboko. Jeszcze. O tak, proszę oddychać. A teraz niech pani prze. Mocniej. To chłopiec. Co pani zje? Kilka tostów? Nie nazywaj mnie panią. Artura nie ma. Pani nie chce ani tostów, ani cukru do herbaty. Chce odzyskać taką figurę, jaką miała przedtem. Co ty robisz? Co to za plamy? Gdzie? Tu i tu. Co to jest? Może po ostrygach. Mówiłam ci, żebyś nie jadła tego świństwa, w dodatku są żywe. Sir Arthur skończył siestę. Przynieś mi bluzkę i umów mnie z doktorem Petit. Dobrze, proszę pani. Chodź do tatusia. Wierzysz mi, wasza wysokość? Wierzę. Ale w co mam wierzyć? Dlaczego płaczesz? Niech mi pani opowie, skąd to ma. To pamiątka z końca ciężkich czasów. Zrobił mi to Yuri, mój kot birmański. Długo pani go ma? 2-3 lata. Podarował mi go pewien mężczyzna, marynarz, bardzo przystojny. Widziałam go tylko raz, przez jedną noc. Zanim zaczęłam pracować u pani Ruaye i poznałam Artura,
Przeżyłam kilka przygód, ale o wiele mniej niż się może wydawać. Myśli pan, że to ma związek z tymi plamami? To takie niewiarygodne. Nic pan nie powie? Musi to potwierdzić specjalista, ale na pierwszy rzut oka... Wydaje mi się, że zaraziła się pani trądem. Profesor Chardin, trąd i choroby tropikalne. Oto próbki błony śluzowej z nosa. Dziękuję, Angel. Niestety nie ma cienia wątpliwości. Jestem całkowicie pewien. Moje dziecko, trzymałam je na rękach, całowałam setki razy. To nie jest zaraźliwe. Nie będę pani wciąż tego powtarzał. Jeśli mam się stać taka jak tamci mężczyźni i kobiety, wolę umrzeć. Niech pani przestanie. Przepraszam. Można panią leczyć. Mam wrażenie, że oszaleję. Rozumiem panią. Jest pani młoda i piękna. Ma pani prawo być przerażona. Mogę panią leczyć tutaj. Uzyskaliśmy wspaniałe rezultaty. Chce pan powiedzieć, że nadal będę tu mieszkać? Bojąc się dotknąć własne dziecko lub mężczyznę, którego kocham? Że raz w tygodniu będę przychodzić tutaj, a oni będą się zastanawiać, kiedy stracę oczy, włosy, skórę na policzkach? Nie zniosłabym tego. Istnieje inne, bardziej radykalne rozwiązanie. Na drugim końcu świata, po drugiej stronie kuli ziemskiej, rośnie drzewo, z którego uzyskuje się oliwę. Kuracja jest ciężka, warunki życia bardzo trudne. Chce pani tego? Tak. Uprzedzę matkę przełożoną tu w Paryżu. Pójdzie pani do niej. Dziękuję. Nie wiem, co mu jest. Nie może zasnąć. Nawet nie widziałam, jak tu wszedł. Wyjdź, wynoś się. Chantal? Tu jest jak w zamku śpiącej królewny.
Dobry wieczór panu. Pani jeszcze nie wróciła? Właściwie nie wiem. Po południu przyjechała z Paryża. I potem jej nie widziałaś? To znaczy... Powiedz wreszcie. Pani była bardzo zdenerwowana. Powiedziała, żebym zostawiła ją samą z małym. Potem słyszałam, że przygotowuje sobie kąpiel. To wszystko. Wielki Boże, co się stało? W wannie jest martwy Yuri. Wejdź, moje dziecko. Profesor Chardin zapowiedział mi twoją wizytę. Mówił również, jak bardzo się boisz. Dobrze zrobiłaś, że do mnie przyszłaś. Spędziłam 22 lata na Mokogai i mogę ci powiedzieć jedno. Tylko od ciebie zależy, czy będziesz tam miała przyjemne życie, kiedy przyzwyczajisz się do trędowatych. Nie chcę się przyzwyczajać, chcę wyzdrowieć. Jedno nie przeszkadza drugiemu, wprost przeciwnie. Ostatni raz pytam, czy pani coś ci powiedziała. Nic nie wiem, przysięgam. Gdybym miała jakiekolwiek podejrzenie, powiedziałabym panu. Proszę mi wierzyć. Widziałam tylko, jak wsiadła do taksówki. Proszę mnie połączyć z Otei 26-25. Obawiam się, że już ci uciekł. Tak. Wypłynął z Cherbourga 3 dni temu. Kiedy jest następny? Co za pośpiech. Wypływa z Marsylii jutro rano. Nie zdążysz się przygotować. Dlaczego? Zawiadomię przyjaciółkę, która spakuje moje rzeczy. Więc wszystko w porządku. Odbędziesz taką samą podróż jak siostra Marie-Ange, kiedy wyjechała 3 miesiące temu. Wszystko ci napiszę. Popłyniesz liniowcem Empress of Australia do Sydney, a potem statkiem St. John do Macogai. Nazywają go statkiem trendowatych. Nie przejmuj się tym. Oto duży chłopczyk, który chce powiedzieć tatusiowi dobranoc. Lord Whitney? Mówi Burgess z Citibank. Nie przeszkadzam? Już późno, ale musiałem zadzwonić. Chodzi o pannę Prevost. Słucham. Wydało mi się zaskakujące, że opróżnia swoje konto bez uprzedzenia. Tak? Nie, to moja wina. Powinienem był pana uprzedzić. Więc zgadza się pan, żebym zapłacił rachunek z agencji Cooka za bilet na dziś do Marsylii i Sydney? Do Marsylii i Sydney? Jacot? Połóż Daniela spać. Muszę wyjść. Jadę do Paryża. Zawiadom szofera. Powiedz mu, żeby podjechał. Pośpiesz się. Tu masz bilety. Bagaże są w wagonie. Zrobiłam, o co prosiłaś, choć niechętnie. Przestań. Nie możesz opuścić Artura. A dziecko? Co byś robiła na moim miejscu? Czekała, aż skóra ci spuchnie i popęka? Aż zgnije ci nos i odpadną ci palce? To nie może się stać. Nie tobie. Przestań płakać. Czemu nic nie powiedziałaś Arturowi? Nie mogłabym. Napisałam do niego list. W ten sposób lepiej to zrozumie. Tak bardzo mnie kocha. Ja też go lubię. Daj mu go później, za kilka dni. Jak chcesz.
Chyba bardzo ci się śpieszę. Boję się. Poza tym, kiedy stoisz na trampolinie, po co czekać? Wkrótce odjeżdżamy. Niech pani już idzie do przedziału. Myśl o mnie, kiedy znajdziesz czas. Jeśli Artur nie zechce uwierzyć w to, co napisałam w liście, powiedz mu, że spotkałam innego, młodszego, przystojniejszego, bogatszego. Tak się boję. Przepraszam. Artur, zatrzymaj go, zrób coś. Niech mnie pan obejmie. Wytłumaczę panu, proszę. Nie musi pani prosić. Kim jest ten mężczyzna? Nie wiem. Musi pani coś wiedzieć. Niech mi pani natychmiast powie. Proszę, niech pan nie robi skandalu. Bóg ją skaże. Chwileczkę. Proszę. Dzień dobry pani. Jak się pani czuła pierwszej nocy na pokładzie? Jak ryba w wodzie. Wczoraj zrobiła pani duże wrażenie. Z powodu tamtej niedyspozycji? Nie o to chodzi. Gdyby każde pytanie na pani temat ważyło choćby pół kilo, Empress of Australia z trudem by dzisiaj płynął. Nie przesadza pan? Niech pani sama zobaczy. Zawsze kwiaty. Robert Nico, inżynier hydrolog. Czekam przed kolacją. Ma pan ołówek? Przyjdzie pani? Może. Wszyscy panią obserwują. Jak pan sądzi, dlaczego? Uroda zwraca uwagę. William z podwójną whisky. Jest pani prawdziwą zagadką. Od ponad 2 tygodni próbuję panią rozszyfrować i wszystko, co odkryłem, to to, że gotów jestem poświęcić na to życie. Nic ani nikt nie zasługuje na to, żeby poświęcić mu życie. Wsiadła pani razem ze mną do pociągu. Wciąż nie wiem dlaczego. Niech pani wysiądzie ze mną z tego statku. Nie szukajmy wyjaśnienia tego, co zrobimy, ani pani odmowy zatańczenia pewnego tanga. Nie podoba się pani ten pomysł? Raczej mnie przeraża. Nie jestem poetą. Nie umiałbym pani mówić o słońcu, które w pani włosach zapala złote iskierki. Proszę przestać. To prawda. Nie trzeba nic mówić. Je ne
Chyba nie jest pani aż tak zimno. Szczękam zębami. Chodźmy do baru. Dobra whisky doskonale nam zrobi. Zasmucona? Nie. Wspominałam czasy, kiedy ja też mogłam przedkładać towarzystwo mężczyzny nad towarzystwo kota. To znak z nieba, zakazane tango. Powrót jego tajemnicy. Niech pani powie moje ulubione słowo. Jakie? Proszę. Proszę. Williams? To ja, Robert. Proszę otworzyć. Niech pani coś powie. Nie mam panu nic do powiedzenia. Proszę stąd iść i zapomnieć o mnie. Wie pani, że nie mogę już o pani zapomnieć. Nigdy nie będę mógł. Niech pan idzie i da mi spokój. Na nabrzeżu będzie na panią czekał mój szofer. Otwarte, proszę wejść. Pan Nico zostawił mi dokładne dyspozycje. Jeśli pani nie wróci na pokład na 2 godziny przed odpłynięciem statku, mam kazać przewieźć pani bagaż do jego domu. Niech mnie pan zostawi. Rozumiem pani emocje, ale chyba są trochę nieproporcjonalne. Proszę wyjść. Zajmę się pani bagażem. Panna Prevost? Tak. Proszę tędy. Trędowaci. Co za wstyd dla miasta. Coś okropnego. Straszne niebezpieczeństwo. Odsuńcie się. Z drogi. Niech im pan da spokój. Przyjechałam, żeby tylko z panem porozmawiać. Faktycznie, nie widzę pani bagażu. Musi mnie pan wysłuchać, to poważna sprawa. Nie ma poważniejszej sprawy od tego, co zrobimy. Muszę panu powiedzieć coś ważnego. A ja pani. Coś bardzo ważnego. Kocham panią. Chodź. Raczej umrę, więc umrzyjmy razem. 2 razy, 10. Nie bądź smutna. Miłość jest wesoła.
Zasuń zasłonę. Nie uciekniesz? Dokąd? Nie patrz. Kochaj mnie. Kochaj. Nie trzeba, Williams. Nie spodziewałem się już pani. Dziękuję. Zostało kilka minut. Kilka lat. Pani Smith? Pani torebka. Dziękuję. Do widzenia. Życzę powodzenia. Dziękuję, Williams. Boże, czy to możliwe? Wygląda pan na niezadowolonego, Jenkins. Pan wybaczy, ale wydaje mi się, że ulokowanie tamtej pasażerki jest sprzeczne z regulaminem. Niech mi pan da spokój z regulaminem. Jedyne, co mnie teraz obchodzi, to to, żeby ostatni etap jej podróży do piekła był jak najmniej bolesny. Jeśli ma mnie pan za sentymentalnego wariata, tym gorzej dla pana. Niech pan wraca na swoje stanowisko i przygotuje się do podniesienia kotwicy. Do widzenia, panno Prevost. Niech pani dba o siebie. Za parę miesięcy zawiozę panią z powrotem do Sydney i zrobi mi pani zaszczyt, jedząc przy moim stole. Dziękuję, kapitanie. Witam na Makogai. Jestem siostra Marie-Ange. Czekałam na panią. Proszę się o mnie oprzeć. Zawieziemy panią do wioski. Dojdzie pani do tych wozów? Chyba tak. Przepraszam. Niech pani nie przeprasza. Podróż jest wyczerpująca i niech się pani nie boi mnie dotknąć. Nie powiedziałabym, że jestem do tego przyzwyczajona. To byłoby straszne, ale wiem, że nie można się od pani zarazić. Muszę się nauczyć być wesołą jak siostra. Dopilnuję tego z Bożą pomocą.
przepłynął St. John. Umieścimy panią w bungalowie przy plaży. Mieszkał w nim japoński lekarz, doktor Aratori. Utopił się 4 miesiące temu. Matka Marie Dominique uznała, że lepiej będzie się pani czuła na uboczu. To na końcu tej drogi. Ma już pani przyjaciela. Jak się nazywasz? Tiare. Też jesteś chory? Nie, Tiare nie chory. Tata chory i mama, ale ja nie. Jest pani u siebie. Mam nadzieję, że szum morza nie będzie pani przeszkadzał. Masz szczęście. Nas umieszczają tam. Chłopak, który przyniósł pani bagaże, Tom, jest bardzo zręczny. Pomoże pani, jeśli zechce pani coś tu zmienić. Dziękuję, ale nie wiem nawet, gdzie jestem. Matka Dorota uprzedziła nas, że jest pani niewierząca. Jeśli ten krucyfiks pani przeszkadza, mogę kazać go zdjąć. Sądzę, że będę się musiała przyzwyczaić do takich rzeczy. Widok jego cierpienia pomoże pani znieść swoje. Doktor Watson czeka na panią jutro rano. Polecano mi się panią opiekować. Mam nadzieję, że się zaprzyjaźnimy. Jestem trochę dzika. Jaka ładna! Chantal, jaka pani jest śliczna i elegancka. Panie doktorze, przyszła panna Prevost. Może się przy nich rozbiorę. Nie będą musieli krążyć wokół mojej chaty. Czekaliśmy na panią z niecierpliwością. Po co? Żeby mieć widowisko jak inni? Przepraszam. Niech się pan nie przejmuje. Chantal jest trochę rozdrażniona. Raczej zachwycona. Witają mnie z grzechotkami, kpią ze mnie. Co tu się dzieje? Przypuszczam, że pani jest paryżanką, o której pisała nam matka Dorota. Uprzedziła nas, że jest pani wyjątkowo elegancka. Mam nadzieję, że nie dotyczy to tylko stroju. Panie doktorze, niech pan zabierze pannę Prevost do swojego gabinetu, żeby wyjaśnić jej sposób leczenia i przekaże związane z nim zasady życia w wiosce. Siostro Marie-Ange, proszę wracać do pracy. Witam na Makogai. Będzie się tu panią zajmował doktor Fred Hayes. Fred? Rozległe pojedyncze plamy w okolicach płuc i na plecach. Zesztywnienie lewego łokcia. Jeśli chce pani coś powiedzieć, słucham. To badanie lekarskie, nie towarzyskie spotkanie. Tu wszystko dzieje się jak w rodzinie. W rodzinie?
Chyba rozumiem, co pani czuje. Wiem, że w pani sytuacji niełatwo jest pozostawać w dobrych stosunkach z lekarzami, którzy nie pozwalają pani zapomnieć, że jest pani chora. Przyzwyczaję się. Tego rodzaju sąsiedztwo nie jest przeznaczone dla pacjentów. Niech pani spojrzy na mojego ojca. Mógłby mieć parafię w Sussex. Moja matka zapraszałaby przyjaciółki na herbatę, a ja grałabym z Fredem w tenisa po jego powrocie ze szpitala. Fred, kochanie, czekamy na ciebie. Jeszcze nie skończyłem, Agato. I na przyszłość proszę, żebyś pukała. Mimo wszystko dziękuję. Zrobię pani pierwszy zastrzyk. Miała pani złą noc? Tak. Kiedy przyjechałam, czułam się tu okropnie. To pozostałości naszego mieszczańskiego wychowania. Niech siostra mówi za siebie. Strach, upał i te śpiewy są piękne. Śmiertelnie smutne i proszę mi nie mówić, że piękno jest smutne. Tym razem tak. Tamte szałasy to umieralnie. Umieszczamy tam tych, którzy nie mają szans na wyleczenie. Wczoraj jednego pochowali. Proszę się odwrócić, zrobię zastrzyk. Zna pani legendę o Ramie? Rama był królem Benaresu. Uciekł w głąb lasu i ukrył się w dziupli 1000-letniego drzewa, ponieważ był zarażony trądem. Boli? Nie, proszę mówić dalej. Żywił się korzonkami i owocami tego drzewa, kalaf. I to go uzdrowiło. Tak został odkryty uśpian, z którego wyciąg pani wstrzykuje. I stąd się wziął Ramanake, bóstwo naszych trędowatych pogan. Panu prewo? Chwileczkę, wielebny ojcze. To pastor. Pracujemy dla tego samego szefa, nawet jeśli nie w tej samej fabryce. Przyjmie go pani? Powinnam? Tak. I niech pani odwiedzi księdza Rivière, żeby nie pomyślał, że pracuje dla konkurencji. Jeśli pastor panią zmęczy, niech go pani wyrzuci. Panno Prewo, już rano przyszedłbym złożyć pani wizytę, ale zaczynała mnie lekcja katechizmu. Siostra Marie-Ange mówiła mi o księdzu. Jeśli zyskała pani przyjaźń, przymusowy pobyt tutaj na pewno wyda się pani mniej uciążliwy. To anioł, raczej archanioł Gabriel z ostrą lancą. Ten ból przyniesie pani uzdrowienie. Niech pani na chwilę wejdzie. Kościół da pani ochłodę i pocieszenie.
Muszę iść do doktora Watsona. Poza tym, więc do zobaczenia później lub jutro. Dom Boży jest zawsze otwarty, gotów panią przyjąć. Proszę przestać. Wszyscy przestańcie. Po prostu chcę wyzdrowieć i stąd uciec. Chantal? Chodź, pójdziemy ze wszystkimi do Willa. To nasz król. Najmądrzejszy z nas. Obyś żył długo, Will. Dziękuję, Mallow. Obyś i ty żył długo. Jutro przyniosę ci twoją drugą suknię. Wyprawam ją w strumieniu. Jest biała jak morska piana. Moje oczy nie zobaczą tej bieli, ale dotykając tej sukni będę myślał o tobie. Co mam zrobić? Podać mu jedzenie i coś powiedzieć. Will ci odpowie. Zawsze odpowiada. Przyprowadziłem ci białą kobietę, bardzo ładną i bardzo smutną. Dobrze zrobiłeś, Tiare. Nie jestem już głodny. Wiem, kim pani jest i mogę odpowiedzieć na pani pytanie. O nic nie pytałam. Zapytała pani Tiare, co mam zrobić. Odpowiadam, niech się pani nauczy cierpliwości i przyjmie miłość innych. To niełatwe. Gdybym choć była pewna, że wyzdrowieje, kto to może pani obiecać? Ale odnajdzie pani spokój serca. Ja też odnalazłem. Nie wiem, czy będę miała pańską mądrość. Będzie ją pani miała. Wzywałaś mnie, matko? Podejdź. Usiądź. Chyba wiem, co mi wypomnisz. Czy mam zwyczaj cokolwiek wypominać moim córkom? Odniosłam wrażenie, że twoim zdaniem byłam zbyt miła dla panny Prevot. Jak można zarzucać chrześcijance, że była zbyt miła? Ty i ja mamy do wykonania bardzo trudne zadanie. Twoja przyjaciółka, tak, przyjaciółka, nie broń się przed tym. Nasza reguła nie zakazuje przyjaźni, wprost przeciwnie. Otóż twoja przyjaciółka stworzyła sobie rodzaj zbroi w postaci elegancji, wyniosłości, arogancji, a wszystko to jest bardzo nietrwałe. Naszym zadaniem jest więc rozbicie jej zbroi. Nie żeby jej samej zaszkodzić, ale żeby chronić wszystkich innych, pielęgniarki, chorych, ciebie, może i mnie. Każdy może poczuć znużenie, opuszczenie. Bunt. Twoja rola będzie polegała na skruszeniu tej sztucznej skorupy, a twoja serdeczność i troska będą przy tym mile widziane. Musisz pokonać opór tej dziewczyny i sprawić, żeby otworzyła się na innych, a jeśli to możliwe, również na wiarę. Idź spać, moje dziecko, i przygotuj się do walki. Quand
Kiedy pomyślę o tych wszystkich durniach, którzy umierają z zimna, zagubieni wśród mgieł naszej starej Anglii i marzą o Pacyfiku. Gdyby nas teraz widzieli. Nie zgadzam się z panem doktorze. Kiedy wieczorem kończymy pracę i zostawiamy naszych drogich trędowatych, można sądzić, że jesteśmy na wczasach. Nie licząc naszych cudownych kąpieli o północy. Oczywiście, kiedy nie mamy dyżuru. Powiedz, Nauri, nie jesteś trochę ekshibicjonistą? Ma prawo zastawiać sieci. Abstynencja seksualna rozgrzewa krew. Ty usiedliłeś Agatę, a nikogo innego nie ma. Jest. Ta dziewczyna wystrojona i uszminkowana. Stroje i szminka. Śnie, czy źle usłyszałem? Nie, José, bardzo dobrze usłyszałeś. Podczas twojej nieobecności spadła ci z nieba paryżanka. I nic mi nie powiedziano, biedna dziewczyna. Nie taka biedna. Jest bardzo pewna siebie, arogancka i obojętna na wszystko, co jej nie dotyczy. Nie wiedziałam, że obelgi są częścią kuracji w przypadku trądu. Jest pani gwiazdą, która spadła z nieba, ale prosto do piekła. Niech im pani wybaczy. To wybitni lekarze, szczęściem dla nas wszystkich, ale niewiele mają ze światowców. Przedstawię się więc sam. José Guizoni z opery w Sydney. Chantal Prévost. Myślałam, że jest pan Francuzem. Nie Francuzem, Paryżaninem. Ale zna pani przysłowie, nikt nie jest prorokiem? Jeśli doktor Watson zechce nam to przepisać, będę miał szczęście ucałować pani rękę. Dokonał pan cudu. Po raz pierwszy od miesiąca się roześmiałam. Śmiałaby się pani jeszcze bardziej, gdybym zgubił perukę, schylając się do pani zachwycających palców. Zachwycających i rozpalonych. Powinna się pani położyć. Pierwszy zastrzyk zawsze powoduje silną gorączkę. Thierry zaprowadził mnie do groty tego trendowatego. Will to nadzwyczajny człowiek, prawda? Wszyscy nasi chorzy bardzo go lubią. Traktują go jak króla. W przeciwieństwie do większości innych, u których choroba wywołuje rodzaj głębokiej goryczy, Will potrafił wydobyć ze swego cierpienia pewien rodzaj szlachetności, niespotykanej mądrości. Z pewnością ja należę do tej większości. Niech pani sama to oceni. Gorycz skrywa być może bunt przeciwko niesprawiedliwości losu, a ten bunt może dawać siłę do walki z chorobą. Myślał pan o tym? Dobry pretekst, żeby odmówić pomocy słabszym od siebie, zwłaszcza siostrze Marie-Ange, która wieczorem ledwie trzymała się na nogach. Fred, proszę cię. Niech pan da spokój. On nie może mnie tym obrazić. Przyjdę pomóc, ale na pewno nie z obowiązku. Nie pochwalam tego, co robisz. Ja też tego nie pochwalam. To wolę. Jacot, już są. Danielu, przyjechał twój tatuś i mamusia. Dziękuję, Jacot. Anno, przedstawiam ci Daniela Whitneya. Dzień dobry, Danielu. Wyglądasz na miłego chłopczyka. Myślę, że będziemy się doskonale rozumieli.
Chantal? Idziesz ze mną? Tak. Co to za kaszel? Trochę drapie mnie w gardle. Siostra się nie oszczędza. Zaczynam się o siostrę niepokoić. Uwielbiam, jak ktoś się o mnie martwi. Jak się ma nasza paryżanka? Nie najlepiej. Proszę jej powiedzieć, że chciałbym się z nią zobaczyć. To nie będzie konieczne. Już pani wstała? Tak jak siostra. Ja będę się zajmować chorymi. Ja też, jeśli mnie zechcecie. Chodźmy. To lepsze niż zamykać się ze swoimi lękami. Dobrze, że chce nam pani pomóc, ale niech to nie będzie kosztem pani zdrowia. Fred? Chodź, zobacz. Panna Prévost przyszła podjąć pracę. Przepraszam, że w panią wątpiłem. Wiem, że znów nie będziesz się liczył z moim zdaniem, ale uważam, że to okropny pomysł. Zapominasz, że jestem misjonarzem, a panna Prévost nie wyznaje żadnej religii. Jesteś misjonarzem dla tubylców, którzy oddają cześć drewnianym bożkom, nie dla paryżanki w jedwabnych pończochach i butach z koźlej skóry. Mamo, gdzie ja podziałem komentarze Lesleya do księgi Hioba? Są na regale, na górze po prawej stronie. Obowiązujący na wyspie regulamin jest jednoznaczny. Zabrania trędowatym odwiedzania zdrowych. Ona nie zaraża. Może powinnam zaprosić również Watsona i Freda? Jeśli Fred nie przyjdzie, nie liczcie na mnie. Ona jest czarująca. Mówiąc poważnie, Fred i ta dziewczyna, to cię nie niepokoi? Wszędzie widzisz zło, mamo. Fred jest lojalny i jest moim narzeczonym. Kiedy twój ojciec się do mnie zalecał, byłam już przyrzeczona innemu. Jennifer, za dużo mówisz. Chyba te dzieci naprawdę się uwielbiają. To oczywiste. Przyjemnie widzieć ich razem. To bardzo wartościowy chłopak. Dziękuję Bogu, że ich połączył. Gdybyś widział jego wyraz twarzy, o mało nie umarłam ze śmiechu. Pamiętasz? Dobry wieczór. Dobry wieczór, pani. Warto było zaczekać. Spóźniłam się, przepraszam. Nie to chciałem powiedzieć. Jennifer, moja żona. Bardzo mi miło. Mnie również. Nie sądziłam, że będę miała przyjemność spotkać panie gdzie indziej niż w ambulatorium lub na spacerze. To moja wina. Jestem autorem tego śmiesznego regulaminu. Proszę mi wybaczyć. Nie musi pan przepraszać. Odrobinę ekseresu? Dziękuję, nie piję, chyba że szampana. Moja córka Agata, którą już chyba pani zna. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie doktorze. Miło mi panią widzieć. Wielbimy Cię, Panie, za Twe nieskończone łaski, jakimi nas obdarzasz na tym świecie i po śmierci. Zachowaj nas od zwątpienia, rozpaczy i choroby. Amen.
Ta sukienka jest zachwycająca, nie sądzisz, kochanie? Z jedwabnej koronki. Miałam ją na sobie tylko raz. Chętnie bym ją pani podarowała, ale nie przetrwałaby dezynfekcji. To straszne. Za mało myśli się o tych sprawach. Dobrze, że przynajmniej nie ma pani dziecka. Przeceniłam swoje siły. Państwo są tacy mili, nie chciałabym... Przepraszam. Nie możemy jej zostawić. Właśnie, że tak. Na pewno woli być sama. Agata ma rację. Kto tam? Fred. Nie śpi pani? Chyba nie. Ale mimo to miałam koszmarny sen. O tym, która z tych sukien wytrzymałaby 20 minut we wrzącej wodzie, żeby mogła ofiarować ją pańskiej narzeczonej. To bardzo miłe. Tak pan sądzi? Niestety są zbyt delikatne. Mówię o sukniach. Nie ma pani książek? Myślę, że na wyspie lektura jest ważna. Czytanie mnie męczy. Co do pisania, piszę fatalnie i robię mnóstwo błędów ortograficznych. Myśli pan, że ktoś uczy czytać dziewczęta z sierocińca? Niech pan im powie, że widział pan, jak płacze. Ucieszą się. Może pożyczę pani swoje książki. Dzieła Flauberta, Dickensa, Balzaka, Stendala. Mógłbym... Poczytać mi? Dlaczego nie? Jestem przekonany, że mogę pani pomóc nie tylko jako lekarz. Mówi pan poważnie? Jak najbardziej. Chcesz wiedzieć, czy mi się to podoba? Jest bardzo ładne. Trochę wody? Bardzo ładne. Masz. Na zdrowie. Tom? To ty wpadłeś na pomysł, żeby zreperować daszek Chantal? Nie zrozumiałeś, czego ona chce? Ciebie. A ty chcesz ją. Ale ona też jest trendowata. Musisz się z nią ożenić. Jest piękna i dumna. A jeśli udaje, że się wzbrania, to dlatego, żebyś wziął ją siłą. Niektóre kobiety potrzebują tego. Ale 3 dni po Julianie umarła, ucałowawszy swoje dzieci. Śpi pani? Nie. To jest piękne, ale takie smutne. Wszystko w ciągu jednego tygodnia. Jeszcze kawalerskie gospodarstwo. Chyba mam wiele wspólnego z bohaterką. Niech się pani nie martwi. Kiedy będzie pani mniej zmęczona, przeczyta pani taką książkę w jedną noc. Gdzie się podział krucyfiks? Jest pod łóżkiem. Czułam się przy nim nieswojo. Dość mam własnego cierpienia.
Kiedy będę brzydka, z dziurami zamiast nosa i oczu, bez palców, znów go powieszę. Zabraniam pani. Wieszać go? Stracić odwagę, stać się brzydką, okaleczoną. Spędzając przy pani tyle czasu, zrozumiałem, co? Że panią kocham. Niech pan wyjdzie i nigdy więcej nie wraca. Proszę mi wybaczyć. Powinienem był milczeć. Proszę. Dziękuję za lekturę. Odtąd będę się musiała obyć bez niej. Proszę o tym zapomnieć. Chce pan zniszczyć swoje życie, moje i swojej narzeczonej? Czy ja prosiłam, żeby pan mnie kochał? Nad takim uczuciem nie mamy władzy. Powinna to pani wiedzieć. Wiem. We Francji czeka na mnie ktoś, kto jest mi bardzo drogi, mój syn. I mam nadzieję, trochę szaloną, że w Singapurze spotkałam wielką miłość. Nie czuję nic więcej. Z wyjątkiem pragnienia, żeby wyzdrowieć, najprędzej jak to możliwe. Dobranoc, Fred. Dobranoc. Choroba, a teraz ludzkie szaleństwo. Co jeszcze zrobisz, żebym w ciebie uwierzyła? Skończyłeś pracę? Ja też. Bolą mnie stopy. Pójdziesz ze mną popływać? Szkoda. Zrobilibyśmy wyścigi. Chcesz mnie zaprosić do siebie? Pójść do kościoła? Do księdza Rivery? Żeby dał nam ślub? To zbyt wielki zaszczyt. Zostaw mnie. Nie wygłupiaj się, bo pożałujesz. Na pomoc. Ratunku. Stój. Dokąd biegniesz? Chantal wzywa pomocy. Wcale nie. To taka gra miłosna. Co ty mówisz? Zostaw ich. Trendowate są dla trendowatych. Oszalałaś. Dzięki mnie będą związani na całe życie. Co ty zrobiłaś? Fred? Bracia i siostry, przyjaciele,
Razem opłakujemy śmierć osoby drogiej naszym sercom. Istoty, którą cechowała prostota umysłu i duszy. Niestety, demon to wykorzystał. Dość tego. To amerykański lekarz wzbudził nasz gniew. Najgorsza ze wszystkich jest biała kobieta. Oboje są winni. Nie, siostro. Ból zaciemnia ci umysł, jesteś niesprawiedliwa. Chantal nie ma nic wspólnego ze śmiercią Toma. Nie jesteśmy dziećmi. Oni są winni, chcemy sprawiedliwości. Przypłynęliście kraść lekarstwo naszych czarowników. Zniszczyliście naszego Boga. Krew Toma domaga się zemsty. Zażądamy sprawiedliwości Ramana K. Chodźmy, bracia. Uspokajają się. Nie narażajmy się teraz na ich gniew, który można zrozumieć. Chociaż mogą się stać niebezpieczni. Niech pani dzisiaj śpi w mojej chacie. Nie będę tam pani szukać. Nie wiem, co Tomowi strzeliło do głowy. Był taki miły. Ktoś musiał go do tego namówić. To chyba z laboratorium. Zawiadom Watsona, pójdę tam. Nie ty. Jeśli oni cię złapią, zaczekaj tu. Zabrali cały alkohol. Maroe, pijesz i dajesz pić innym zamiast pomścić naszego brata? Nie chcecie już nic zrobić? Gdzie się podziała wasza odwaga, wasz bunt? Zamiast tego ukradliście alkohol? W takim razie sama pomszczę swojego przyjaciela i brata. Wy nie myślicie już o nim, prawda? Jesteście tchórze. Przestańcie. Przestańcie w imię Chrystusa. Chcemy się tylko zemścić. Panie, miej na złopiece. Bóg was wszystkich skaże. Nie sądzi ksiądz, że zostali już dostatecznie ukarani? Dajcie pochodnie. Co się dzieje? Podpalili ambulatorium. Chantal. Podawajcie wodę szybciej. Tam jest dziecko. Nic się nie da zrobić. Nie możemy pozwolić mu umrzeć. Idę. To samobójstwo. Puść. Co robisz? Zostaw mnie. Bóg nie zapomni tego, co zrobiłaś. Ja też nie. A ja nie zapomnę, że wasz Bóg mógł to zrobić.
Jesteś wspaniała. Zniszczyłam koszulę. I siostra powiedziała do mnie ty. Pani też. Nie wiem nawet, czy mam prawo. Lucy? Przepraszam. To ja podpaliłam ambulatorium. Zrobiliśmy to wszystko z twojego powodu, a ty uratowałaś mojego brata. Wybacz mi. Nie mam ci czego wybaczać. Każdy robi to, co uważa za słuszne. Szybko. Fred? To wszystko przeze mnie. Chcę umrzeć razem z nim. Fred, nie. Koniec części pierwszej. Wersja polska, Telewizja Polska, Agencja Filmowa. Tekst Barbara Okulska, czytał Maciej Kudowski.